Dzisiejsza noc przypomina nam o tym, że za 100 dni czeka nas tak trudny i ważny egzamin, jakim jest matura. Zapewne przechodzić będziemy jeszcze wiele trudnych prób, ale ta pierwsza na długo pozostanie w naszej pamięci. Ale dzisiaj nie powinniśmy się o tym... mówić. Dziś czeka nas dobra zabawa, ta studniówkowa noc jest wyjątkowa i ma szczególne znaczenie. Mądre przysłowie mówi, jest czas siania i czas zbierania, czas pracy i tak jak dzisiaj, czas zabawy. Ta piękna młodzież to nasze wspólne dzieło. Nie mamy się czego wstydzić. W dniu dzisiejszym na studniówce będzie bawiła się młodzież z trzech klas, wraz oczywiście z partnerkami i partnerami. Uczestniczyć w zabawie będzie 91 osób, w tym jest 52 maturzystów plus nauczyciele, myślę, że około 130 osób. Z atrakcji, jakie zostały przygotowane, nie do końca jesteśmy poinformowani, ponieważ nasza młodzież jest bardzo samodzielna. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Zdzisławę Bajs. Życzę wam, byście wspaniale się bawili i tańczyli do białego rana na tym balu, co się będzie pamiętać latami. Studniówkę Anno Domini 2011 uważam za otwartą. Poloneza, czas zacząć. Ogólnie wiele osób uważało, że studniówka poza szkołą nie wyjdzie, a według mnie bardzo wyszła, ponieważ widzimy, jak wszyscy inni się bawią. No, według mnie jest lepiej nawet niż w szkole. Nie można powiedzieć, że jest źle. Więcej jest na tuba, 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 na t
dobre jedzenie ogólnie. Będzie jest weekend. No. Nie wygrałam konkursu, bo balony były nie tak napompowane. No. Ogólnie zabawa jest wesoła. I ona wygrała świetnie. Ten konkurs z balonami. Piękna nam tu świetnie przygrywa, jedzenie jest bardzo smaczne. Jest to najlepsza studniówka, jaką mogliśmy sobie wymarzyć. No i będzie co wspominać. Tak. I opowiadać dzieciom, wnukom i w ogóle. Za Chcielibyście, żeby już było po maturze, prawda?